A to już pierwsze dziecko, które urodziło się w krośnieńskim szpitalu. 1 stycznia o 11:40 na świat przyszła Elena Maria. Jej rodzice otrzymali gratulacje z rąk dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie oraz starosty krośnieńskiego. Pierwsze dzieciątko zostało urodzone w naszym krośnieńskim szpitalu 1 stycznia o godzinie 7:25. Była to dziewczynka z ciąży drugiej. Ważyła 3,830, długości 53 cm. Uzyskała 10 punktów w skali Apgar, czyli bardzo dobrą ocenę. I cieszy się dobrym zdrowiem razem ze swoimi rodzicami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak się udało. I zaskoczeni. Wyczekiwaliśmy tego, żeby się już urodziło w nowym roku, także udało się. W 2018 roku w krośnieńskim szpitalu urodziło się ponad 1100 dzieci. To o 5% więcej niż w roku ubiegłym. No, trzeba pamiętać, że generalnie jest spadek narodzin dzieci, natomiast jeżeli w tym momencie u nas następuje wzrost tych porodów, może nie w dużej skali, ale te 4-5% wzrostu, to jednak uważamy, że jest to dla nas ogromny sukces. Krośnieńska porodówka spełnia obecnie najwyższe standardy. Dzięki inwestycjom szpitala przyszłe mamy mogą liczyć na duży komfort. No rzeczywiście jest to dla nas ogromna przyjemność i satysfakcja, że mamy nowoczesny trakt porodowy, że mamy nowoczesne oddziały dziecięcy, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy. No i tutaj możemy dzisiaj z radością świętować narodziny zarówno pierwszego dziecka w powiecie krośnieńskim, jak i Krośnie. Wczoraj urodziło nam się z powiatu krośnieńskiego jako pierwsze dziecko, dzisiaj już pierwszy krośnianin. Z rąk starosty krośnieńskiego Jana Pelczara rodzice Eleny Marii otrzymali pamiątkowe upominki, w tym bon na 1000 zł na pierwsze zakupy. Mieszkańców powiatu krośnieńskiego, im jest więcej, tym jest lepiej i liczymy się z tym, że muszą być młodzi ludzie, żeby mogli później pracować na swoich rodziców, dziadków. To jest takie połączenie i czym więcej dzieci, to jest szczęście dla rodziny i dla naszych mieszkańców. Starostwo w Krośnie po raz pierwszy w historii przeznaczyło odpowiednie środki w budżecie na powitanie pierwszego noworodka z powiatu krośnieńskiego. Starosta obiecuje, że takie powitanie wejdzie do tradycji.